Kochani, tutaj ja, Rozu. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam moją poranną rutynę do online lekcji. Zapraszam do oglądania. Zazwyczaj budzę się około 6:30, jeżeli mam na 8. Jeżeli na 9, no to o 7:30. Staram się obudzić za pierwszym budzikiem, nie wciskać drzemki i po prostu już normalnie wstać, a nie próbować spać dalej. Pierwsze co robię po przebudzeniu to jest zaścielenie łóżka, po prostu lepiej się czuję jak mam już pościelone łóżko. Później idę pobawić się z moim psem. Koko! Koko! Zazwyczaj jest jeszcze śpiąca, więc po prostu po jakimś czasie znowu kładzie się do budy i śpi dalej, ze swoją przytulanką. Następnie idę po mój telefon, który zazwyczaj przez całą noc leży na szafce i po prostu sprawdzam, czy żadne lekcje się nie zmieniły, czy nie ma jakiegoś zastępstwa i tak dalej. Następnie wchodzę na YouTube'a, aby poszukać moich ćwiczeń, które robię prawie codziennie rano. No, 5 razy w tygodniu, może 4. I gdy je znajdę, to kładę telefon na mój blat i zaczynam ćwiczyć. Na rozgrzewkę biegnę w miejscu, później robię pompki, skoki, pajacyki. Po rozgrzewce robię różne ćwiczenia rozciągające, aby polepszyć moje szpagaty, ponieważ chodzę na tańce. Zajmuje mi to około 20 do 30 minut i gdy już skończę, to wyłączam i idę do łazienki. Oczywiście jak jestem w łazience, to się umyję, umyję zęby, rozczeszę włosy, wracam do pokoju i idę się ubrać. I gdy się już ubiorę, to idę z Koko na spacer. Koko, chodź, idziemy na spacer! Chodź! Z Koko jestem na spacerze przez jakieś 10 minut. Nie za krótko, nie za długo. Myślę, że jest ok. Po spacerze z Koko idę do jadalni, gdzie zazwyczaj już moi rodzice jedzą śniadanie. Cześć mamo, cześć tato. I Koko zazwyczaj idzie ze mną, bo liczy na to, że coś jej dam do jedzenia. Bo oczywiście swojej karmy nie chcę zjeść. Dzień dobry, córciu. Jak się spało? A, no w porządku. O, naleśniki. Tak, to wydałam jednego. Jeśli będziesz chciała więcej, to mi powiedz. Jeden, ale jak dużo bitej śmietany. Dziękuję. Gdy już wszyscy zjemy, to idę do swojego pokoju. Koko jest oczywiście zła, że nic jej nie dałam, no ale... No przecież nie dam jej bitej śmietany. Proszę, zrobiłam ci kakao. O, dziękuję. Zazwyczaj mam jeszcze trochę czasu, więc przeglądam sobie Instagrama, TikToka albo jakieś inne portale społecznościowe. Gdy widzę, że za mniej więcej 5 minut zaczynają się lekcje, to idę się już przygotować. Sprawdzam, jaką mam pierwszą lekcję na planie lekcji i szukam zeszytu i podręcznika do tego przedmiotu, bądź tylko zeszytu. Uruchamiam laptopa i loguję się po prostu na moje konto, abym mogła rozpocząć już lekcję. Słucham, co mówi nauczyciel, notuję. Zadaję jakieś pytania, jeśli jakieś mam. No i tyle. Jak mam koniec lekcji, na przykład mam jakąś przerwę 10-5-minutową, to po prostu siedzę zazwyczaj na telefonie. I tak właśnie wygląda moja poranna rutyna. A tak naprawdę to żartowałam. Ciekawa jestem, czy się nabraliście. Teraz pokażę Wam, jak naprawdę wygląda moja poranna rutyna na online lekcję. Nie no, jeszcze jakieś 5 minut, no. Dajcie mi spokój. No przestań tak się drzeć. Głupi budzik. Ten budzik już dzwoni setny raz. Która jest w końcu godzina? 7:55. Spóźniłam się. Szybko już się zaloguję na telefonie. Po co na laptopie? Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Rozum, to już trzeci raz w tym tygodniu. Czy możesz w końcu przestać się spóźniać? Tak, tak. Tak, naprawdę. To już ostatni raz. Obiecuję. No ja mam nadzieję. A teraz proszę już wyłącz mikrofon. Bardzo chętnie. Co powiedziałaś? O! Nie wyciszyłam za pierwszym razem mikrofonu. Super. Koko, pewnie chcesz iść na dwór, co nie? Idź do mamy, niech cię mama wyprowadzi. No dobra, pójdę z tobą. Mam nadzieję, że akurat mi pani nie zapyta. Poczekaj, ubiorę się tylko. Oczywiście ubieram pierwsze, co znajdę w szafie. Nieważne, czy pognieciony, czy nie. Ważne, że wygodne. Dobra, biorę telefon. Chodź, Koko, idziemy.
Całe szczęście, że mi pani nie zapytała. Naprawdę, nie wiem, co by wtedy było. Przecież wiedziałaby, że jestem na dworze, bo tak wiał wiatr, że to masakra. Oczywiście biorę telefon i słucham lekcji na łóżku. Jeszcze się zazwyczaj położę. No bo po co robić przy biurku, skoro można na łóżku? Proste. Do widzenia. Koniec pierwszej lekcji. Ile mi tam jeszcze zostało? 4. No dobra. Za 10 minut mam kolejną. Może zdążę? Jeszcze zaraz mam kolejną lekcję. Dzień dobry, dzień dobry. Wejdę na Instagrama. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Oczywiście traktujcie go z dystansem. Wiadomo, że moja poranna rutyna nie wygląda ani jak ta pierwsza, ani jak ta druga. Staram się nie spóźniać na lekcje, ale wychodzi jak wychodzi. Więc tak, jeżeli obejrzeliście do końca, to napiszcie w komentarzu szkoła, a ja Wam przypnę serduszko. Zapraszam do subskrybowania, jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i to by było na tyle. Dziękuję, do zobaczenia!